Witam Państwa serdecznie. Podczas dzisiejszego spotkania chcę Państwu opowiedzieć o Afryce, taką, jaką ja ją widzę po 30 latach podróżowania. Tę opowieść zatytułowałem Afryka, piekło czy raj? I miałem głęboką nadzieję, że po półtora godzinnej rozmowie z Państwem będziecie Państwo sami potrafili sobie na to pytanie odpowiedzieć. No niestety koronawirus zmienił nasze plany. Z długiej opowieści na żywo zmieniła się opowieść wirtualną, znacznie, znacznie krótszą, ale i tak spróbujemy, może i to nam się uda. Proszę Państwa, zatem Afryka, piekło czy raj? Kiedy dziennikarze pytają mnie o to, żebym powiedział o Afryce i proszę, żeby to powiedzieć krótko, to w zasadzie mogę powiedzieć w trzech słowach, w trzech przymiotnikach. Afryka jest piękna, straszna i fascynująca. A rozwijając te trzy przymiotniki, powiedziałbym tak, Afryka jest coraz mniej piękna, coraz bardziej straszna, a fascynująca niepomylnie bez zmian. Dlaczego Afryka jest piękna? Otóż Afryka jest piękna przede wszystkim swoją wielką, fantastyczną przyrodą. Naprawdę, kiedy się znajdzie w wielkim rowie afrykańskich, w sawannach i widzi te fantastyczne zwierzęta, walki zwierząt, płochliwą antylopę, która ucieka przed lwem, to nie można powiedzieć, że to nie są piękne widoki. Przeżyciem może być też wspaniałym, niezwykłym i na swój sposób pięknym spotkanie na przykład w czarnej Afryce, w dżungli afrykańskiej z gorylem, który przechodzi kilka metrów obok człowieka i jeśli spojrzy w oczy, to naprawdę dreszcz przechodzi. Afryka jest piękna swoimi niezwykłymi jeziorami, jest ich mnóstwo. Największe, Wiktoria, na brzegu kolorowe, pełne ludzi, pełne łódek przypływających z połowów lub wypływających na połów. Jest inne jezioro na pograniczu Mauretanii i Senegalu, które jest właściwie jeziorem białym. To nie, że woda jest w nim biała, woda jest jak wszędzie podobna, zielonkawa, niebieskawa. Natomiast to jezioro jest białe od milionów, ale to milionów pelikanów, które zalegają na powierzchni tego jeziora. I kiedy się płynie łódką, to one się rozsuwają. Płynie się wśród takiego białego, wielkiego jeziora. Ale Afryka jest piękna nie tylko przyrodą. Jest piękna także swoimi niezwykłymi miejscami, chociażby takimi fantastycznymi miastami na Sahelu, czyli na pograniczu między Czarną Afryką, między Sawanną a Saharą. Jest takie miasteczko, które nazywa się Dżene. Ono jest zbudowane całe z gliny. Wszystko tam jest z gliny. Ulice, domki, hoteliki dwa i także meczet. Największa budowla na świecie zbudowana z gliny. Raz do roku odbywa się takie wielkie naprawianie meczetu, ale to jest wielka uroczystość w całym tym miasteczku, ponieważ odbywa się to w formie konkursu. Murarze rozpoczynają taki wyścig z wiadrami pełnymi gliny, wchodzą na szczyt tej świątyni i rozpoczynają remont. Ten remont jest oczywiście konieczny, ponieważ po porze deszczowej meczet jest uszkodzony i nie przeżyłby drugiej pory deszczowej. Ale to miasteczko w nocy przypomina miejsce jak ze średniowiecza. Nie ma tam świateł, nie ma tam prawie prądu elektrycznego. Przed domami z tymi z gliny palą się niewielkie ogniska, przy których ludzie przyrządzają posiłki. Czasami ktoś idzie z oliwnym kagankiem, czasami jakiś osiołek ciągnie wóz z takim kołyszącym się oliwnym kagankiem. Jesteśmy w średniowieczu, w XII, w XIII wieku. Takich miast niezwykłych, fantastycznych jest oczywiście w Afryce
więcej, że wspomnę chociażby niezwykłe Timbuktu, które kiedyś uważane było za najbardziej tajemnicze miasto Afryki, a w Europie krążyły wieści, że nawet chodniki w tym mieście były ze złota. To prawda, miasto było bogate, ale oczywiście chodniki nie były ze złota, natomiast miasto rzeczywiście było bogate, było właściwie pierwszym miastem za Saharą, w związku z tym tu odbywał się handel między północą a południem, a stare afrykańskie porzekadło mówi, że z północy szła sól, a z południa złoto. Był taki czas, kiedy wymieniano kilogram soli na kilogram złota. No, nam by się to dzisiaj bardzo, bardzo przydało. Afryka jest piękna jednak przede wszystkim swoimi mieszkańcami, swoimi ludźmi. To są przeuroczy, przesympatyczni ludzie, szalenie ufni i jakby szalenie bezpośredni. Ja zawsze o Afrykanach mówię tak, że po 5 minutach jesteś friend, po 10 minutach good friend, no, po 15 minutach jesteś już very good friend. Ale jeśli spędzisz z Afrykanem godzinę albo dwie, to jesteś już niemal family. A family to jest rzecz najważniejsza w życiu Afrykanina. Afrykanin dla rodziny zrobi wszystko. I to taki bardzo prosty Afrykanin, ale także wykształcony Afrykanin. Rodzina jest jakby najważniejszą instytucją. O wiele ważniejszą niż państwo. O wiele ważniejszą niż wiele innych rzeczy. Rodzina to jest po prostu absolutna świętość. Ja przypominam sobie taką opowieść Francuzów, których kiedyś spotkałem w zachodniej Afryce, którzy tam prowadzą firmę Orange i opowiadali mi, że na przykład któregoś dnia jakiś inżynier afrykański, wykształcony zresztą w Marsylii, na Politechnice w Marsylii, przez kilka dni nie był w pracy. Nie można się było do niego dodzwonić, chociaż przecież miał telefon komórkowy. Kiedy wrócił, pytano go, dlaczego nie byłeś w pracy, to on był bardzo zdumiony tym pytaniem. Powiedział, mój wujek z Gany przyjechał. No, jak ktoś z rodziny przyjeżdża, to ja nie mogę przyjść do pracy. Więc to jest zupełnie inna mentalność Afrykanów, ale bardzo ciekawa, bardzo niezwykła. Ich solidarność jest absolutnie niesamowita. Kiedyś mieszkałem w takim domku jednej rodziny, w tej rodzinie mieszkało, w tym domu mieszkało ponad 100 osób, wszyscy spali na takim dużym placu, wyglądało to zresztą fantastycznie, glinianym placu zresztą, dzieci, dorośli, myśmy nas umieścili na dachu, więc mieliśmy okazję obserwować to niezwykłe zjawisko, ale ponieważ mieszkaliśmy tam kilka dni, to mieliśmy też okazję obserwować stosunki rodzinne i rzeczywiście ta rodzina stuosobowa, więc już niektórzy byli od siebie trochę odlegli rodzinnie. To byli kuzyni, dalsi kuzyni. To nie miało żadnego znaczenia. Jeśli ktoś zdobył jakieś pieniądze, dawał je dla wszystkich. Jeśli któreś z dzieci było głodne, to po prostu przychodziło do pierwszej lepszej kobiety. To mogła być ciocia, to mogła być jakaś kuzynka starsza. I dostawało jeść. To nie było ważne, że to jest dziecko kuzynki, dziecko siostry. To absolutnie nie było ważne. Tutaj wszyscy o wszystkich dbali. Dochodziło nawet do tego, że kobieta karmiła swoje dziecko pierwsze, a potem dziecko siostry, albo dziecko kuzynki, albo jeszcze jakieś zupełnie nawet odległej rodziny dziecko. To oczywiście był fantastyczny widok. I ta solidarność Afrykanów jest ogromna. Ja kiedyś w takim małym miasteczku trafiłem na zupełnie niezwykłą sytuację. Otóż przyjechał tam pewien mężczyzna, który był piłkarzem chyba trzecioligowego klubu w Hiszpanii, więc nie zarabiał żadnych jakichś kokosów, ale ponieważ kiedyś wyjechał i jemu się powiodło, a innym mieszkańcom się tak nie wiodło dobrze jak jemu, to kiedy przyjechał, ustawił stolik na takim placyku i do tego stolika ustawili się niemal wszyscy mieszkańcy tego miasteczka i każdemu coś dawał. Jednemu 5 euro, drugiemu 10 euro, komuś tylko 2 euro.
Każdy od niego coś dostał. A to dlatego, że kiedyś to miasteczko zebrało się, żeby zebrało pieniążki, żeby on mógł spróbować dostać się do Europy. I rzeczywiście dzięki tym pieniądzom znalazł się w Europie i tak im się teraz odwdzięczał. Ta solidarność Afrykanów jest absolutnie niezwykła. Te stosunki rodzinne są przepiękne. Ale proszę Państwa, to co mnie najbardziej fascynuje w Afrykanach i to co mi się najbardziej podoba, to ich marzenia. Afrykanie mają kłopoty z pracą. Nie bardzo potrafią sobie radzić w pracy. Ale za to najpiękniej na świecie marzą. Tak jak marzą Afrykanie, nie marzy nikt. Kiedyś mieszkaliśmy z żoną w Bamako, w takim niewielkim hoteliku, w takiej bocznej dzielnicy miasta. Zawsze staramy się w takich miejscach mieszkać, bo mamy wtedy większą szansę zobaczenia prawdziwego życia. Przy tym hoteliku właściwie nawet nie było asfaltowej drogi, tylko była taka droga piaskowa. I na tej drodze bawiło się, mieszkało, żyło, można powiedzieć, kilkunastu młodych chłopaków, od tam powiedzmy 10-latków, to po 17-18-latków. Oni tam spali, pograli w piłkę nożną, napili się wody, gdzieś zniknęli, potem się znowu pojawili. Byli rano, wieczorem, kiedy się budziliśmy, już tam byli, więc pewnie tam nawet spali przez całą noc. I tam był taki chłopak, który nazywał się Baba. Bardzo sympatyczny, dosyć inteligentny. Ja go codziennie rano wysyłałem do sklepu po jakieś tam drobne zakupy. Nawet nie chodziło mi o to, że mi się nie chciało pójść do tego sklepu, tylko generalnie chodziło mi o to, żeby on zobaczył, że można pracować i coś zarobić. Bo zawsze oczywiście końcówkę tych pieniędzy, które mu zostawały, otrzymywał ode mnie. Ale w związku z tym nas oczywiście bardzo polubił. I któregoś wieczoru wracamy do tego hoteliku, a Baba sobie tam jakby śpi, drzemie przy wejściu do tego hotelu. Jak nas zobaczył, to wstał na równe nogi. Ja mówię: Baba, co, spałeś sobie? A on mówi: nie, Teddy, ja nie spałem, ja marzyłem. Mówię: a o czym, Baba, marzyłeś? A on mówi: no wiesz, Teddy, marzyłem o tym, że gdybym miał 10 euro, to bym tu zbudował takie stoisko z desek, na tym stoisku położył wiele bananów i zacząłbym handlować tymi bananami. Następnego dnia bym jeszcze dokupił trochę więcej bananów, potem bym dołożył mango, jakieś inne owoce. No i tak on opowiada, po 2-3 minutach tej opowieści on już ma w Bamako 10 straganów. Po kilku następnych minutach to już właściwie ma stragany w całej Afryce, więc żeby już nie doszedł do Europy, postanowiłem mu przerwać i mówię: słuchaj, Baba, to jest możliwe. Ja ci dam te 10 euro, ale ty mi obiecujesz, że jutro tu stoi stoisko stragan z owocami. No i wyjmuje portfel, wyjmuje 10 euro. Trzeba powiedzieć, że 10 euro dla takich chłopaków to są ogromne pieniądze. Tam naprawdę rodzina w niektórych miejscach może żyć za 1 euro dziennie, a nawet taniej. Myśmy czasami zjadali śniadanie za 2 złote, czyli za pół euro. I to było znakomite śniadanie. Więc on tak patrzy na te 10 euro, patrzy tak z taką chciwością, chęcią. Ja mu je daję, mówię: co, obiecujesz? A on cofa rękę. Ja mówię: co się stało, Baba? Co, Baba? A on tak myśli. Mówi: Teddy, ale po co mi to, jak przecież mnie jest tu tak dobrze? Po co mi to? Po co mi ta robota? No więc to jest taki przykład marzeń afrykańskich. Oczywiście mógłbym takich przykładów wiele opowiadać. Przypomniał mi się w tej chwili taka historia z innego kraju, z Burkina Faso, gdzie spotkałem przedsiębiorcę afrykańskiego, który kiedy dowiedział się, że ja też jestem przedsiębiorcą, zaproponował mi, że mi przywiezie następnego dnia kilogram złota. Ja sobie sprawdzę, jak będę chciał, to kupię, nie będę chciał, to zrezygnuję. I zaczął opowiadać, że możemy wspólnie interes zrobić na złocie, że ma znajomości, że wie, jakich polityków należy przekupić. I tenże człowiek, który skończył studia, był wykształconym człowiekiem, miał dokładnie takie same marzenie jak ten Baba, bo on potrafił
po 10 minutach tej opowieści myśmy już byli jednymi z większych handlarzy złota. Gdyby ta opowieść trwała dłużej, to pewnie byśmy za chwilę zalali cały świat tym złotem. Więc Afrykanie marzą przepięknie i to mi się w nich bardzo, bardzo podoba. No i właśnie dlatego i z wielu jeszcze innych powodów Afryka jest naprawdę przepięknym, niezwykle fantastycznym kontynentem. No ale przejdźmy do drugiego przymiotnika. Straszna. Tak, Afryka jest straszna, proszę Państwa. Zacznijmy od takich małych strachów. Otóż Afryka jest totalnie zaśmiecona. To my mamy problemy, żeby sobie poradzić ze śmieciami, zwłaszcza z tymi plastikami. Afrykanie mają ogromne. Kiedyś wchodziłem do takiej maleńkiej wioski w pobliżu wielkiego miasta, bo w głębi dżungli te wioski są czystsze, bo tam po prostu nie ma takich towarów, nie ma plastików, nie ma opakowań. W związku z tym tam jest czysto. Natomiast w takiej maleńkiej wiosce w pobliżu miasta wchodziłem do niej. Wewnątrz wioski było czysto, ale wchodziłem do niej przez półmetrowe błocko gnijących plastików, a w tych plastikach pełno szczurów, myszy, różnego robactwa. Podobnie jest w takich miasteczkach, które najczęściej idzie przez nie główna droga i wokół tej drogi po obu stronach kopane są wielkie rowy. Te rowy są kopane na porę deszczową, bo wtedy leje niemiłosiernie. I po prostu to miasteczko by zostało zalane, podobnie inne miasteczka. W związku z tym te głębokie rowy odwadniające, ale te rowy przecież się znakomicie nadają w porze suchej na zbiorowisko śmieci. I te rowy są pełne śmieci pod koniec pory suchej, a potem przychodzi pora deszczowa, wszystko to spływa do pierwszej rzeki, do drugiej rzeki, do morza, a w końcu taki facet jak ja, tak mi się to zdarzyło kiedyś w Liberii, wchodzimy na pustej plaży, przepięknej, do morza. Przepłynęliśmy może ze 100 metrów, a tu nagle jakaś taka ogromna góra w kierunku nas płynie, więc nie wiadomo, co to było. Człowiek ucieka, płyniemy szybko, ale niestety ona była szybsza, fala była szybsza, dogoniła nas i wpadło na nas może 100 kg jakichś takich zgnitych, połączonych w jedno plastików. Więc tak to wygląda z tym brudem. Ja przez 30 lat podróżowania po Afryce, proszę Państwa, zobaczyłem jeden kosz na śmieci. Ten kosz stał przed Ministerstwem Gospodarki w jednej ze stolic, już teraz nie pamiętam dokładnie której. I ten kosz był pusty, ale wokół było mnóstwo śmieci. Ale gdyby tylko śmieci miały stanowić o straszności Afryki, to powiedzielibyśmy, że jest brudna, a nie straszna. Ale Afryka jest jednak straszna. Straszliwe są afrykańskie choroby. Ja byłem w trakcie epidemii eboli w Afryce i ta choroba była przerażająca. Przerażająca jest też mentalność Afrykanów, którzy dokładnie do końca nie wierzyli, że ta choroba istnieje. Spotkałem takiego Afrykanina, kierowcę, który nas podwoził stopem, który powiedział: wiesz, ja nie wierzę w tą chorobę. Ta choroba występuje tylko wtedy, jak powiesz jej imię. Ja nie wymieniam jej imienia. Widzisz, jestem zdrowy. Inni Afrykanie wyrzucali z kolei lekarzy, bili ich, którzy przyjeżdżali ich ratować, bili sanitariuszy, którzy chcieli zabrać do szpitala. To były przerażające sceny, a muszę powiedzieć, że na ebolę umiera się w sposób straszliwy, ponieważ pękają właściwie wszystkie mięśnie, wszystkie narządy wewnętrzne, umiera się w kałużach krwi. Ta epidemia była przerażająca swoim wyglądem i wystraszała cały świat, ale tak naprawdę dla Afryki o wiele większym przekleństwem jest malaria. Malaria, która jest właściwie bardzo ciężką grypą, ale to nie jest choroba śmiertelna, jeśli się ją leczy, ale w Afryce około 1 miliona ludzi umiera, w tym 400 tysięcy dzieci umiera rocznie z powodu malarii, o chorób takich podobnych do malarii. Szpitale afrykańskie wyglądają katastrofalnie. Byłem w takim szpitalu, w którym było tak straszliwie brudno, że właściwie
wstręt było iść, walały się jakieś narzędzia chirurgiczne. W wiadrach były odpady ludzkiego ciała po operacjach, które wyżerały psy. Pełno było różnego robactwa w tym szpitalu. Przerażające widoki. Nasze szpitale, proszę Państwa, to jest po prostu Francja, elegancja. Podobnym nieszczęściem jest oczywiście AIDS, który wiąże się jakby z mentalnością afrykańską. Seks jest dość luźno traktowany. Afrykanie seksu nie za bardzo łączą seks z miłością. W związku z tym ta choroba rozprzestrzenia się w sposób straszny. Ale to też jeszcze nie wszystkie jakby takie straszne rzeczy afrykańskie. Straszne są slumsy afrykańskich wielkich miast. Muszę tu powiedzieć króciutko, jak powstawały afrykańskie miasta, bo w zasadzie do połowy XX wieku to były małe miasteczka założone w zasadzie przez Europejczyków. Jak wyglądały te miasteczka? No takie, jak Europejczycy je założyli, czyli niewielki rynek, na rynku kamienica najbogatszych kupców, kościół, potem budynki przemysłowe ciągnące się aż do portu. Ale kiedy nastąpił okres wyzwolenia Afryki, kiedy gwałtownie na przełomie lat 50. i 60. powstawały państwa afrykańskie, to często biali ludzie w ogóle wyjechali. Ich miejsca zajęła elita afrykańska. No i zaczęło się tworzenie nowego, drugiego kręgu miasta. Ten jeden kręg to było to właśnie europejskie miasto, a drugi krąg, no to byli wszyscy krewni, znajomi, przyjaciele, rodzina tych ludzi, którzy zostali ministrami, dyrektorami departamentów, bo przecież rodzinie trzeba pomóc i oczywiście oni to robili. W związku z tym nadawali tym ludziom miejsce wokół tego miasta i powstał drugi krąg afrykańskich miast. Jakie to było miasta? No takie, jakie ci Afrykanie znali. Miasto wieś. Po prostu wieś wokół miasta. Kiedyś mieszkałem w takim drugim kręgu, w takiej rodzinie, która kiedyś tam się sprowadziła. No i właściwie to było, mieszkało się jak w zasadzie jak na wsi. To znaczy mieszkaliśmy w chacie takiej podobnej do wiejskiej, może troszeczkę już zurbanizowanej. Obok mieszkały zwierzęta, także rano nas budziły albo koguty, albo liżący jakaś koza, która polizała nas po twarzy. I to był ten drugi krąg. I to jeszcze było dobrze. Ale w latach 80. ubiegłego stulecia w Afryce zapanowała straszliwa susza. W zasadzie ludzie nie mieli szans nigdzie znaleźć jedzenia po prostu. Jedynie w wielkich miastach, gdzie dochodziła głównie amerykańska pomoc żywnościowa. W związku z tym tłumy ludzi podążały do tych miast. Dla nich już nie było miejsca w tych miastach. Oni zaczęli budować trzeci krąg tych miast z znalezionej blachy, kawałków desek, tektury powstawały slumsy. I te slumsy istnieją po dziś dzień. W niektórych miastach są ogromną jego częścią. Na przykład slumsy troszeczkę inne, co prawda, nie takie, jak o jakich ja mówię, nawet są w Kairze, gdzie w takim mieście umarłych na dawnym cmentarzu mieszka prawie 2 miliony ludzi. Ale w Monrovi, stolicy Liberii, mieszka pewnie z 200 tysięcy, a może więcej ludzi w takich slumsach. I te slumsy są strasznie niebezpieczne. Tam już zniknęły wszelkie zasady moralności. Tam za jednego dolara zabija się człowieka. Po tych slumsach, kiedy chodzę, to zawsze z ludźmi, którzy tam mieszkają, których wcześniej poznałem, bo tylko z nimi można tam być bezpiecznie. Proszę Państwa, ale to nie koniec takich strasznych rzeczy afrykańskich, tej strasznej Afryki. Taką straszną Afryką, o takiej strasznej Afryce decyduje też niewiarygodne okrucieństwo Afrykanów. I taki zupełnie inny stosunek do życia niż w naszym świecie. Otóż
Afrykanie często zabijają ludzi, ponieważ tak nakazuje im na przykład sen. Kiedyś mi opowiadał jeden z takich muzyków afrykańskich, że jego wujkowi się bardzo źle powodziło, nie miał pracy, no w ogóle wiodło się strasznie. W śnie, jak on twierdził, otrzymał od duchów wiadomość, że po prostu ma zabić córkę i wtedy będzie lepiej. Ja się pytam tego muzyka, no i co, zabił ją? Mówi, tak, zabił. Wybrał najbrzydszą córkę i ją zabił. No i co się stało? Czy mu się lepiej zaczęło powodzić? Oczywiście od tego czasu znalazł pracę, powodzi mu się bardzo dobrze, wszyscy są bardzo zadowoleni. Straszliwe są również działania niektórych szamanów afrykańskich, którzy tworzą lekarstwa. Otóż pewnego razu spotkałem na targu dziewczynę, która opowiadała mi o tym, że chciała, żebym kupił lekarstwo na ebolę. Ja mówię, nie ma jeszcze lekarstwa na ebolę. A on mówi, u was nie ma, ale nasi czarownicy już dawno mają, głównie czarownicy z Dahomeju. Ja mówię, a ja co to za lekarstwa? I ona mówi, to są lekarstwa na wszystko. Ja mówię, a co to za lekarstwa? A ona mi mówi, no to są lekarstwa robione z główek dzieci. Oczywiście nie uwierzyłem jej, chociaż zaprowadziła mnie takie stoisko, pokazała mi te lekarstwa. Ale potem zacząłem sprawdzać tę sytuację i rzeczywiście to jest prawda. Z główek kupuje się dzieci. W Afryce zresztą często się sprzedaje dzieci. Ja także miałem propozycję kupienia dziecka, ale to zupełnie inna historia. I jak dzieci mają pecha, to trafiają właśnie do takich czarowników. Są zabijane. A z ich główek, główki się suszy, potem mieli, znów suszy, dodaje jakieś zioła, no i potem można kupić w takim słoiczku lekarstwo na wszystko. Na AIDS, na ebolę, na raka, na każdą chorobę. Zresztą spotkanie z tą dziewczyną miało też, oprócz takiego dramatycznego i strasznego wymiaru, aspekt komiczny, ponieważ ta dziewczyna, jak to zwykle Afrykanie, od razu po krótkim okresie znajomości, a byliśmy we trójkę, bo była moja żona, ona i ja, bo przyczepiła się do nas na targu, powiedziała, słuchaj, zabierzcie mnie do Polski. Ja mówię, no nie mogę cię zabrać, bo nie masz paszportu, nie jesteś moją krewną, żadną bliską osobą, nie ma takiej możliwości. I ona była dość inteligentna i mówi, ale jakbym była twoją krewną, to byś miał większe możliwości. No ja oczywiście mówię, tak, wtedy mógłbym cię zabrać, przecież wiedziałem, że nie jest moją krewną. Ona mówi, no to ożeń się ze mną. Ja mówię, popatrz, miała może z 16-17 lat, mógłbym być jej dziadkiem. A ja mówię, popatrz, tu jest widzisz moja żona, nie mogę się z tobą ożenić, mam żonę. A ona mi mówi, no co ty, jak to nie możesz się ze mną ożenić? Jak się ożenisz ze mną, to będziesz miał dwie żony. Jedną białą i jedną czarną. Będziesz miał lepiej. No więc tak to czasami bywa, że nawet takie tragiczne opowieści splatają się z takimi no, komicznymi sytuacjami. Proszę Państwa, o tej strasznej Afryce, o zabijaniu albinosów na części, które się potem sprzedaje na szczęście, na powodzenie, na pomyślność i o wielu innych tragicznych historiach, o wojnach, strasznych wojnach, w których właściwie najstraszniejszymi żołnierzami są dzieci, mógłbym oczywiście godzinami Państwu opowiadać. No ale myślę, że ten obraz tej strasznej Afryki jakoś Państwu przedstawiłem. No i pozostaje nam trzeci przymiotnik, Afryka fascynująca. Co jest fascynującego w Afryce? Ach, wiele rzeczy. Myślę, że religia. W zasadzie Afrykanie są albo muzułmanami, albo chrześcijanami. Ale jak powiedział mi pewien Afrykanin wykształcony, mówi, wiesz Teddy, chrześcijaństwo albo islam to jest nasza religia, ale naszą wiarą jest animizm. I rzeczywiście w Afryce jest bardzo wielu animistów, którzy są absolutnie wyłącznie animistami, a i wielu chrześcijan i muzułmanów też odnosi się do praktyk animistycznych.
A animizm to, proszę Państwa, wiara w duchy. Wiara w to, że duchy są wszędzie, że to są duchy przodków, które należy bardzo szanować, że te duchy we wszystkim pomagają, ale mogą też szkodzić. Ale że dusze mają także dżepa, jakieś wzgórki, pagórki, jakiś kopiec termitów i trzeba czasami bardzo w Afryce uważać, żeby jakiegoś błędnego ruchu nie zrobić, bo można na przykład, tak jak ja kiedyś chciałem zrobić, wyrzucić plastikową butelkę spod takiego niewielkiego kopca termitów, żeby ją gdzieś tam wyrzucić do jakiegoś, zanieść do śmieci jakiś. A zwrócono mi uwagę, słuchaj, to jest święte miejsce animistów. Tu niczego nie wolno ruszać, to jest fetysz. Więc to są takie sytuacje, które są rzeczywiście fascynujące, budzą ogromne zainteresowanie, mogą budzić zdumienie. Kiedyś w nocy w jakiejś wiosce wyszedłem do dżungli, no po prostu za potrzebą. Następnego dnia rano podchodzi do mnie wódz wioski z czarownikiem i mówią: Teddy, nie chodź po nocy. Noc to nie jest czas ludzi, noc to jest czas duchów. To rzeczywiście fascynujące. O animizmie, który jest bardzo trudny do zrozumienia, rzeczywiście należałoby poświęcić jej całą opowieść długą, no ale nie zdążymy dzisiaj. To przejdźmy do innej fascynującej rzeczy w Afryce. W Afryce mogą fascynować niektóre ludy. To są na przykład Tuaregowie, którzy są nazywani niebieskimi rycerzami pustyni. Oni żyją na Saharze. W ogóle nie uznają, że istnieje jakieś państwa, jakieś granice. Zresztą kto by na Saharze przestrzegał granic? Są od dawien dawna rozbójnikami, bandytyzm, rozbójnictwo jakby wpisane są w kod genetyczny Tuaregów, ale mają też niesamowity honor. Na przykład jest tak, że będą wroga ścigali, aż go zabiją. Ale jeśli ten wróg schowa się w ich namiocie, to go serdecznie, ale to bardzo serdecznie ugoszczą. I dopóki będzie w ich namiocie, nie stanie mu się żadna krzywda. Jest inny lud, lud Dogonów, który żyje w Burkina Faso, w takim regionie Bandiagara, pod taką wielką, ciągnącą się na 150 kilometrów, skałą wysoką na pół kilometra. Ten lud jest bardzo prymitywny, tam nie ma prądu elektrycznego, ci ludzie nie potrafią pisać ani czytać, nie mają kontaktu wielkiego, prawie żadnego z cywilizacją. Ale niewiarygodna jest ich wiedza astronomiczna. Wiedzą o obrocie Ziemi, o wielu ruchach kosmicznych, a w ogóle twierdzą, że pochodzą z planety krążącej wokół Syriusza C. No i proszę Państwa, można by powiedzieć, no taka bajka, gdyby nie pewne fakty. Otóż Syriusz jest jedną z najbliższych gwiazd Ziemi, widać go bardzo dobrze z Ziemi, ale to jest tak zwany Syriusz A. Syriusza B odkryto dopiero w 1880 roku. A w 1940 roku kapłani dogońscy właśnie ogłosili tą prawdę ich, że pochodzą z planety krążącej wokół Syriusza C. Nikt nie znał wtedy żadnego Syriusza C i astronomia była przekonana, że nie ma żadnej już więcej ciała niebieskiego, żadnego w okolicy Syriusza. 52 lata później, w 1992 roku, za pomocą najbardziej dokładnych radiolokacyjnych urządzeń odkryto Syriusza C. Kapłani dogońscy powiedzieli o tym 52 lata wcześniej. Oni powiedzieli, że pochodzą z planety krążącej wokół Syriusza C. Tej planety do dzisiaj nie odkryto. A co będzie, jeśli za 20 lub 30 lat odkryjemy tę planetę? Niezwykle fascynujące. Proszę Państwa, jest wiele innych fascynujących rzeczy w Afryce. To jest pustynia fantastyczna, niezwykła. Ja spędziłem sporo dni na pustyni. Życie na pustyni jest absolutnie inne i wcale nie nudne.
Piękna jest noc na pustyni, kiedy właściwie patrzy się w niebo, pełne miliardu gwiazd właściwie. Prawie nie ma czarnego nieba, prawie wszędzie są gwiazdy. Dlatego, że tam jest po prostu bardzo ciemno. I wtedy przychodzi taka banalna, naprawdę banalna myśl, ale nieunikniona, czy więcej tych ziarenek piasku na tej pustyni, czy tych gwiazd na niebie. Fantastyczny jest Niger, który jest absolutnie niesamowitą rzeką. Fajną rzeką jest. I fascynującą także Nil. I takich fascynacji afrykańskich jest bardzo, bardzo wiele. Proszę Państwa, mógłbym oczywiście jeszcze godzinami opowiadać o Afryce, ale wymogi takiego przekazu nieosobistego są jednak ograniczone. W związku z tym na tym muszę zakończyć dzisiejszą opowieść, a Państwo sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Afryka to piekło, czy raj. Gdybyście mnie zapytali, to powiedziałbym, że to jest raj, który bardzo często zamienia się w piekło. A jeśli Państwo chcecie nieco więcej usłyszeć o Afryce, dowiedzieć się o Afryce, to ja zapraszam na mój fanpage, wystarczy wpisać Biecki, fanpage Biecki i on się znajdzie. Chętnie przyjmę Państwa zaproszenie i będziecie Państwo mogli na przykład pooglądać takie opowieści jak ta, tylko znacznie krótsze, które prowadziłem w ciągu całych tegorocznych wakacji przez 2 miesiące, jest 16 tych opowieści, a także wiele postów i informacji, które piszę o krajach, które zwiedziłem, nie tylko oczywiście Afryki, ale całego świata. Zapraszam także do czytania książek podróżniczych, zachęcam do moich książek, też łatwo je odnaleźć w internecie. A przede wszystkim mam nadzieję na żywe spotkanie z Państwem i wierzę, że i takie spotkanie któregoś dnia się odbędzie, a wówczas będziemy sobie mogli opowiedzieć o wielu, wielu jeszcze innych sprawach. Na dziś Państwu serdecznie dziękuję, kłaniam się pięknie i być może do zobaczenia. Dziękuję bardzo.